Cześć wszystkim, w tym filmiku pokażę wam crafting nowych rzeczy w Minecrafcie 1.8. Jak widzicie, mam Minecrafta 1.8, ale tą wersję próbną, powtarzam jeszcze raz, próbną, więc ona nie jest jeszcze oficjalna, bo oficjalna wersja wyjdzie w poniedziałek. No tak, nie będziemy przedłużać, przejdźmy od razu do rzeczy. Po pierwsze, najpierw zrobimy sobie tego właśnie całego melona. Robimy go w ten sposób. Czyli cały crafting zapełniamy kawałkami melona i wychodzi nam jeden cały. A żeby zrobić takie nasiono melona, wystarczy jeden kawałek i voila. Wychodzi nam jedno nasiono. Jedno nasiono. Tak. Następne co będzie, to żelazne kraty, które ustawiamy w ten właśnie sposób. Wychodzi nam 16 krat. Co następne było? Aha, płaskie szkło, które robimy w ten sposób. Też wychodzi nam 16, tak samo jak żelazny krat. Następnie był taki właśnie oto płotek, fence gate. Nie dam rady go przetłumaczyć w całości. Nie jestem mistrzem języka angielskiego. Wychodzi nam właśnie płotek z 4 patyków i 2 desek. Tak, i właśnie teraz pokażę wam, jak zrobić właśnie ten oto stone bricks, którym robimy z 4 stone'ów. I wychodzi nam właśnie 4 stone bricks. A z tych stone bricksów możemy zrobić na przykład schody oraz półpłytki. To samo możemy zrobić z cegłą, czyli schodki i półpłytki. Tak. To jest na razie, to jest wszystko, co chciałem wam w tym pokazać. Dla wszystkich, którzy nie są z Polski i nie zrozumieli to, co ja mówię, to się nie muszą przejmować. Ja zrobię specjalnie filmik w wersji angielskiej. Nie powiedziałem, że zrobię, na pewno, tylko się postaram. No, i tak wyglądają nasze przedmioty w craftowaniu. Płotek i jeszcze, a tu są, tu będą schody jeszcze. No, dziękuję za obejrzenie, komentujcie, łapki w górę, nie zmuszam was do subskrybowania, chociaż jak chcecie. No to na razie.